cześć, witam was na nowej wycieczce. Troszeczkę śnieg już odpuścił. W górach jeszcze go jest wysoko, w górach jeszcze jest go sporo, ale tutaj troszeczkę niżej już można kilka nowych tematów poruszyć, dlatego zaczynamy z nową wycieczką. Dzisiaj jestem w Wiedlinie Zdrój. No i oczywiście idziemy pokazać zapomniane takie miejsce, które tutaj właśnie w Wiedlinie się znajduje. Naprawdę czuć w tym miejscu klimat i ducha takich starych czasów, bo jesteśmy troszeczkę na uboczu Wiedliny, nie w samej części uzdrowiskowej i troszeczkę wszystko to tak inaczej tu wygląda, ale naprawdę jest klimatycznie, pogoda jest ładna. Sam ten dom za mną opuszczony już tak trochę pobudza wyobraźnię. Słyszę, że ktoś w nim grasuje. Pewnie poszukiwacze metali szlachetnych, ale okej. Ja idę na wprost. Tutaj, jak wiecie, też linia kolejowa jest przywracana, także podejdę kawałeczek tą linią, dosłownie jakieś 20-30 metrów i pokażę wam dokładnie, o które miejsce mi tym razem chodzi. Ok, jestem już na miejscu. Odwracam kamerę, żebyście nie musieli mnie też oglądać. I już mówię, o co mi chodzi. Tym dzisiejszym miejscem, które chcę wam pokazać, to będzie również opuszczony i zapomniany cmentarz dawny. Już podejdziemy, zobaczymy, co z tego cmentarza zostało. Widzę, że niewiele, ale myślę, że jakieś ślady zaraz tutaj gdzieś odnajdziemy. Ciężko jest się przedostać przez te krzaki wszystkie. Ale okej, udało się. No nawet powiem wam, że tu kości leżą. Ale okej, idziemy dalej. Jak tutaj podążałem na tą górkę, byłem bacznie obserwowany przez grupkę panów, no ale ogólnie mnie to nie rusza, także nie wiem, czego oczekują. Tutaj klasycznie miejscowa na cmentarzu. Podziwiam ludzi, którzy robią tak naprawdę w takim miejscu sobie melinki, ale no nieważne. Idziemy poszukać jakieś ślady, czy coś zostało tutaj. Tak technicznie wspominając, bo muszę, cmentarz wcześniej znajdował się gdzie indziej, bo był powiedzmy w okolicach pensjonatu Magnolia obecnego. Tamten chyba powstał w 1749 roku i on został przeniesiony i w 1880 roku został przeniesiony w te miejsce. Oczywiście cmentarz był zadbany, była przy nim cmentarna kapliczka z wieżyczką. Ona się zamieniła w dom mieszkalny, co pewnie w tle gdzieś sobie na tym filmie zobaczycie. Nie chcę też kogoś prywatności naruszać. A tu widzicie, już mamy pierwsze nagrobki. Czyli jednak się coś w tym miejscu uchowało. No oczywiście no nie za wiele i stan tego miejsca jest jaki jest. Zobaczymy jeszcze płytę z drugiej strony. A tutaj mamy taką z krzyżem. Tutaj zapewne znajdowała się główna droga, główne wejście na cmentarz. I z tego co widzę, to na pewno. Ja zaszedłem w stronę łąki, także mniej oficjalnie. Widzę, że jakiś piesek mnie odwiedził z pobliskiego domku. I tak, tu mamy pewnie filary z bramy wejściowej, które się zachowały. Nagrobków naprawdę no, nie ma wiele. Z tego co wiem, był tutaj pomnik poległych mieszkańców Glinicy w I wojnie światowej i według mnie on znajdował się w tym miejscu, bo tutaj mamy największy podest na tym cmentarzu. Tam chyba będzie płyta, powiedzmy, z nazwiskami tych poległych. I tak to właśnie oto ona jest. Niestety, jak widzicie, no jest zniszczone. Do góry nogami nagrywam, może zmienię
ekspozycję. Oczywiście wam zrobię zdjęcie tej płyty, także może coś będzie do czytania. Widzę, że jest troszeczkę porośnięta mchem. Ona pewnie gdzieś znajdowała się tutaj na tym podejście. Tutaj jak widzicie w krzakach obudowy po miejscu pochówku na skraju cmentarzu. Odłożone to jest dużo powiedziane, ale tam leżą. Brama wyjściowa od tej strony. Na wprost główna alejka oczywiście lip, chyba tak, która prowadziła przez cmentarz i w tle macie kaplicę cmentarną, która stała się domem. Już po 45 roku była domem, także spokojnie, to nie jest tak, że teraz nagle stała się domem. Po prostu po 45 roku już ktoś tam zamieszkał. Tu mamy jeszcze jakiś zdobiony nagrobek. No i tutaj na górce co kawałek są miejsca po pochówku, po nagrobkach. Zobaczcie, ile też czasu minęło, jeżeli w nagrobku takie grube drzewo wyrosło. Tutaj przejdę między nimi i między krzakami, co nie będzie łatwe. Ok, no jak widzicie, jeden nagrobek, kolejny, ten tutaj mamy odwrócony na skraju cmentarza. Idziemy do pieska, może nie będzie krzyczał, może to jego teren. Tak, tutaj następny nagrobek i następny troszeczkę rozbity. Tam mamy kolejny, nie wiem czy widzicie, przez krzaki. Na tamtym akurat już żadnych napisów nie widać. Piesek niestety nie jest odważny. Jak widzicie, tutaj jest rząd byłych nagrobków i tutaj jeszcze z płytami. Troszeczkę rozbite, ale mimo wszystko jeszcze troszeczkę można coś z nich odczytać, coś zobaczyć. O cmentarzu to tyle. Kolejny, który wam pokazałem, już ten temat wiele razy rozwijałem się i poruszałem w innych odcinkach, gdy śmigałem po cmentarzach, także już nie będę powtarzał tego samego. Ten tutaj mam za plecami i to jest właśnie kolejny, który wam pokazałem. Cały czas byłem obserwowany, jak tutaj śmigałem, no ale no, trudno, ktoś widocznie miał taką potrzebę. Już podążam w stronę auta. Wrzucę na pewno kilka fotek historycznych, jak te miejsce wyglądało, bo się zachowały. Podepnę lokalizację też do tego miejsca. Jak ktoś chce przyjść sobie zobaczyć tutaj to miejsce, no to niech podejdzie, póki jeszcze nie jest zarośnięte. A po drodze pokażę wam jeszcze jeden napis z gospody, który się bardzo broni i nie chce zniknąć. Oczywiście to jest tam napis tamtych czasów niemieckich. Do tej gospody zapewne przychodzili górnicy, którzy pracowali tutaj w pobliskiej kopalni, która się znajdowała między tą gospodą a tym cmentarzem. Te napisy, które chciałem wam pokazać na budynku, to są napisy po dawnej gospodzie, w której pewnie stołowali się górnicy, którzy blisko pracowali. Była to gospoda Gasthofzum Schulte Schacht, o ile dobrze wypowiedziałem. To na drugiej kamerce to nagrałem, wam pokazałem. A jeżeli chodzi o dzisiejszą wycieczkę, to może tyle. Na tyle też warunki pozwalają, bo jednak wysoko w górach jeszcze jest śnieg, a jakąś fajną historyczną wycieczkę zawsze można sobie pod nosem tutaj wymyślić. Także ja wam coś takiego zaproponowałem, też blisko mojego miejsca zamieszkania. A kto nie znał jeszcze tego miejsca, niech je po prostu też sobie odwiedzi i zobaczy, jeżeli się interesuje historią tego regionu. Na dzisiaj to tyle. Czekam z utęsknieniem na wiosnę. Pewnie nie tylko ja i myślę, że jak śnieg z gór zejdzie, to ruszymy też kolejne fajne tematy. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia i czekamy na wiosnę wszyscy razem. Cześć, hej!